W tym filmie pokażę Ci najnowszą funkcję Elementora, czyli generowanie obrazów przy pomocy tekstu. Dzięki tej funkcji będziesz mógł w kilka sekund wygenerować dowolny obraz i dodać go automatycznie do strony. Elementor to wtyczka do WordPressa, tak zwany page builder, który służy do tego, żeby tworzyć stronę w wygodnym edytorze wizualnym. Nie musisz umieć programować, ani nie musisz mieć bardzo zaawansowanych umiejętności technicznych, aby stworzyć własną stronę. Nowa funkcja tego systemu, czyli generowanie obrazów przy pomocy tekstu, nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich. Ja otrzymałem wcześniejszy dostęp, żeby pokazać Ci, jak działa to rozwiązanie, no i sprawdzić, czy może być użyteczne w takiej realnej pracy przy stronach. Teraz pokażę Ci, jak działa to rozwiązanie na stronie internetowej, którą stworzyłem w ramach kursu WordPress Elementor. Jeśli chciałbyś nauczyć się stworzyć strony internetowe przy pomocy WordPressa i Elementora, chciałbyś mieć taką gotową instrukcję i checklisty, krok po kroku, co należy zrobić, żeby stworzyć dobrze działającą stronę, to zapraszam Cię do mojego płatnego kursu WordPress Elementor, link znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz pokażę Ci, jak działa nowa funkcja. Wchodzę sobie do kokpitu. Pamiętaj, że musisz mieć uruchomiony Elementor w wersji deweloperskiej. Na razie ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich, ale pewnie za miesiąc, dwa to się zmieni. Przechodzę sobie na stronę i stworzę nową stronę z szablonu, czyli dodaję sobie nową stronę, edytuję ją w Elementorze. Teraz skorzystam z gotowego szablonu, klikam Dodaj szablon i wybieram jeden z przykładowych szablonów. Załóżmy, że wezmę ten pierwszy i teraz zaczyna się cała zabawa. Klikam sobie w edycję obrazu, mogę usunąć ten obrazek i klikam edit with AI. Teraz system przeniesie mnie do nowego kreatora zdjęć przy pomocy sztucznej inteligencji. I możesz tutaj Wybrać kilka opcji. Na początku musisz napisać, czego potrzebujesz, czyli stworzyć prompt, który opisze zdjęcie, grafikę, obraz, który chcesz uzyskać. Po prawej stronie są gotowe przykłady i mamy tutaj właśnie przykłady promptów. Możesz albo wykorzystać to zdjęcie, albo skopiować ten prompt lub go edytować. Ja wpiszę tutaj coś swojego, na przykład uśmiechnięty mężczyzna pracuje przy komputerze. Następnie można wybrać typ tego obrazu i może to być na przykład fotografia. Tło, sztuka cyfrowa, ręcznie narysowany rysunek lub grafika 3D. Następnie możesz wybrać styl, czyli właśnie czy to ma być landscape, czy makro, czy portret. Wszystko zależy od Twoich potrzeb. Ja wybieram sobie None, no i mogę wybrać proporcje. W tym wypadku chcę, żeby to był kwadrat. Następnie klikam Generate Image. Po chwili otrzymałem cztery propozycje grafik. I mogę albo wygenerować te grafiki jeszcze raz, albo stworzyć nowy prompt, albo wybrać sobie jedno zdjęcie. I na przykład mogę je edytować. Na przykład stwórzmy sobie teraz warianty. I teraz otrzymaliśmy cztery warianty tego samego zdjęcia. No, te warianty, niektóre wyglądają dziwnie, ale można to wykorzystać na różne sposoby. Myślę, że będzie to bardzo fajnie się sprawdzało przy prostszych promptach, które nie zawierają ludzi. Tutaj znajdują się jeszcze dodatkowe opcje. Możemy powiększyć ten obraz, czyli zwiększyć jego rozdzielczość. Możemy. Tutaj wykorzystać wypełnienie, czyli jeśli na przykład zaznaczymy sobie tutaj jakiś obszar, który będziemy chcieli zmienić, no to możemy podmienić go przy pomocy promptu. Zamiast men wpisałem woman, no i mamy w ten sposób podmienioną twarz. Wygląda to oczywiście bardzo dziwnie, ale można to wykorzystać do różnych takich manipulacji, które przykują uwagę Twoich użytkowników na stronie. Ostatnia funkcja to poszerzenie obrazu. Możesz wybrać i w jaki sposób ten obraz zostanie wypełniony. Możesz wpisać prompt, no i wybrać sobie generate. Mamy tutaj jeszcze opcję usprawniania promptów, czyli jeśli klikniesz tutaj, to automatycznie system postara się poprawić ten prompt. I teraz mamy dużo bardziej rozbudowany prompt. Wracam sobie do poprzednich zdjęć. Zobaczmy, jak system poradzi sobie z na przykład grafiką 3D. I tutaj wpiszę prosty prompt. Robot pracuje przy komputerze, mamy robota, który pracuje przy komputerze, no i w różnych konfiguracjach. Teraz usprawniłem prompt przy pomocy tego automatycznego narzędzia i klikam Generate again. I otrzymaliśmy całkiem ciekawy wynik. Ten robot podoba mi się najbardziej. Jeśli wybiorę sobie jakieś zdjęcie, mogę kliknąć Use Image. I system automatycznie doda to zdjęcie w miejsce, które wybrałem. Więc może to być całkiem niezłe ułatwienie w pracy, i ten system sprawi, że twoje obrazy będą unikalne, ponieważ AI generuje obrazy za każdym razem nieco inne. Teraz mogę sobie wejść jeszcze raz w generowanie obrazów i sprawdźmy jak system radzi sobie z językiem polskim czyli wpiszę sobie tutaj na przykład robot pracuje przy komputerze otrzymałem wynik mamy zdjęcia robota który pracuje przy komputerze powstało nawet takie ciekawe zdjęcie gdzie dziadek trzyma robota za rękę no myślę że bardzo fajne efekty można uzyskać tym systemem teraz powstaje pytanie ile kosztuje ten system i czy mamy go w ramach elementora pro Niestety jestem abonentem Elementora Pro od wielu lat, ale ten system jest płatny osobno. I teraz pokażę Ci, ile kosztuje i ocenimy wspólnie, czy warto kupić to rozwiązanie. Mamy tutaj pakiet startowy, który zaczyna się od 3 dolarów miesięcznie. Musimy za niego zapłacić na rok z góry, czyli wychodzi 35 dolarów plus VAT. Mamy również pakiet droższy, który umożliwia nam wygenerowanie większej ilości zdjęć. Co to znaczy w praktyce? Jedno zdjęcie, jeden prompt, który wprowadzisz, pobiera około 33 kredytów. Więc zróbmy sobie szybką matematykę: 18 tysięcy podzielić na 33 to się równa 545 zdjęć, podzielić na 12. Załóżmy, że miesięcznie będziesz mógł wygenerować 45 zdjęć. Oczywiście pamiętaj, że każdy wariant, każda podmiana czy powiększenie zdjęcia będzie pobierał kredyty, ale myślę, że 40 zdjęć miesięcznie za 3 dolary. Hmm, no trzeba ocenić samodzielnie. Na przykład, dla porównania, najlepszy system do generowania obrazów przy pomocy AI kosztuje 10 dolarów miesięcznie. Mówię o Midjourney. Jeśli nie znasz tego systemu, to koniecznie zobacz mój film. No i tutaj musisz sobie sam ocenić, czy warto skorzystać z tego systemu, czy nie. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. A teraz zapraszam Cię do kolejnych materiałów.